Witamy serdecznie w kolejnym odcinku w Sedno Rynku. Cześć Jacku. Cześć Marcinie, witam serdecznie Ciebie, witam serdecznie Państwa i zapraszamy na nasz dzisiejszy program, w którym będzie, Marcinie, o Afryce. No, w końcu się doczekaliśmy Afryki. Afryki, która przykuwała już naszą uwagę kilkukrotnie, natomiast no, nigdy nie poświęciliśmy jej aż tak dużo czasu, jakbyśmy może chcieli. Natomiast dzisiaj właśnie temu poświęcimy jeden z dwóch przynajmniej odcinków, więc już zapraszamy na kolejny. No ale dzisiaj zaczniemy właśnie od tego obszaru, kontynentu ogromnego, który cały czas wydaje się być niewykorzystywany. Oczywiście ja tu nie mówię o tej eksploatacji, która ma miejsce i to bardzo dużej, tej surowcowej przede wszystkim, tylko właśnie o potencjale, który w tym regionie jest. No będziemy rozmawiać o kontekście i tym, co z tą Afryką jest. Ta Afryka jest trochę inna niż nam się wydaje. Mogę powiedzieć nawet zdecydowanie inna. Oczywiście zależy to od krajów. Przykładowo na przykład Rwanda jest takim dość intrygującym krajem, który aspiruje do tego, żeby być Singapurem Afryki, czyli takim hubem biznesowo, finansowo, technologicznym. Jeżeli poleci się do stolicy Rwandy, zobaczy się nowoczesne miasto, w którym można chodzić bez żadnych problemów ulicami, nawet nad ranem. Jest bardzo bezpiecznie, bardzo spokojnie. Rwanda kierowana i zarządzana przez osoby wykształcone na zagranicznych uczelniach, które mają pomysł na swój kraj i które to wdrażają. Oczywiście jest to kraj, który boryka się z różnego rodzaju problemami, o których będziemy gadali czy dzisiaj, czy w czasie następnego programu, bo trudno zmieścić Afrykę w jednym programie, no tak. Szanowni Państwo. Dzisiaj pogadamy o kontekście, czyli gadamy to, o czym wspominałem, czy w poprzednim, czy w jeszcze wcześniejszym programie, abyśmy podążali takimi punktami krytycznymi z punktu widzenia obserwacji świata przez percepcję spekulanta pod tytułem, czy można na tym zarobić i w jaki sposób. Jesteśmy oczywiście osadzeni tu w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli tym obszarem dla nas głównie, na którym możemy zarabiać, to jest inwestowanie firmy inwestujące w Afryce, czy też bezpośrednio firmy afrykańskie działające w Afryce, a więc za tydzień pokażę Państwu firmy, które są bardzo szybko rozwijającymi się firmami. Ostatnio jedna z nich przeprowadziła udaną emisję na 250 milionów dolarów celem wsparcia jej działalności. Takich firm jest tam coraz więcej. Jest to bardzo młoda populacja, o czym też będzie dzisiaj przez chwilkę. Ale tym krytycznym czynnikiem, na który chciałem dzisiaj zwrócić uwagę, jest to, że tak jak w pewnym sensie tydzień temu mówiłem o tym, iż żyjemy cały czas tymi samymi scenariuszami. Jeśli cofniemy się do znanej historii człowieka, która sięga dzisiaj około 10,5 tysiąca lat przed naszą erą, czyli do czasów, kiedy powstały pierwsze kamienne struktury wskazujące na pewien sposób myślenia, pewną organizację społeczną w Gebe Teple, przepraszam, w Turcji. Kiedy popatrzymy na to, że to stamtąd wyszło rolnictwo, gdyż badania genetyczne wskazują na to, że tam rozpoczęły się uprawy zbóż, które następnie rozprzestrzeniły się na pozostałą część naszej cywilizacji, następną cywilizacją znaną tutaj na terenie, powiedzmy, tego kontynentu euroazjatyckiego była cywilizacja sumeryjska, równolegle rozwijająca się wtedy cywilizacja hinduska, która w swojej tradycji wedyjskiej sięga do prawie 6 tysięcy lat przed naszą erą. Jeśli popatrzymy na to, że równocześnie w Ameryce Południowej rozwijały się cywilizacje i taka najstarsza znana to jest rozwijająca się w Dolinie Caral, gdzie istnieją piramidy o 1000 lat starsze od piramid egipskich, tylko że nie uczy się tego w podręcznikach, choć są to dowody naukowe, badania naukowe, artykuły naukowe, to nie zagościły to one te miejsca w podręcznikach naszej historii, bo burzą tradycyjny pogląd na to, że najbardziej zaawansowaną, rozwiniętą cywilizacją była cywilizacja egipska, z której wyszły potem pozostałe cywilizacje basenu Morza Śródziemnego. Jakoś tak dziwnie zapominamy o tym, że są cywilizacje o tysiące lat starsze, udowodnione, istniejące. No i teraz w tym całym cyklu powtarzania tego wszystkiego, tak jak widać to na naszym sledziku, gdzie tak jak mrówki biegamy po czymś takim, co się nazywa wstęgą Mobiusa, czyli tam i z powrotem, powtarzamy cały czas te same scenariusze wzrostu i upadku,
Ludzie, jak się odczytuje, czy powiedzmy pisma starosumeryjskie, czy pisma, zapiski staroegipskie, kiedy ludzie chodzili do skryby, żeby pisał listy miłosne, to oni żyli tymi samymi problemami, myśleli w bardzo podobny sposób. Może nie byli takie bystrzaki, jak my jesteśmy, bo krzywa Flynna pokazuje, że tylko w ciągu ostatnich 100 lat nasza inteligencja średnia w skali globalnej wzrosła około 30 punktów. I popatrzymy w tym momencie na narzędzia, które używamy, scenariusze, których używamy. Wszystko wskazuje na to, że żyjemy w pewnej cywilizacji cyklicznej, gdzie mamy do czynienia ze wzrostami i upadkami. Tak jak wielokrotnie powtarzałem, to szczególnie to uwidoczniło się po II wojnie światowej, czyli uwidoczniły się pewne motory wzrostu gospodarczego, charakterystyczne dla wszystkich faz i wszystkich poszczególnych społeczeństw czy cywilizacji, które się rozwijały, że miały one w swojej naturze i mają w swojej naturze rozwój przez pozyskiwanie nowych obszarów. Te nowe obszary kiedyś pozyskiwano poprzez ekspansję militarną, tak jak w starożytnym Imperium Rzymskim, czy budowanie systemu finansowego i pewną standaryzację transakcji, gdzie niefałszowana moneta nadawała znaczenie danemu państwu. I Imperium Rzymskie zaczęło chylić się upadkowi wtedy, kiedy dodawano zbyt dużo miedzi do złota i w pewnym momencie też sama miedź była, bo nie było pieniędzy, nie było złota wystarczającej ilości na opłaty dla legionów, dla żołnierzy, którzy walczyli celem obrony tego imperium. No i stało się, tak? Oczywiście było tam wiele różnych innych sytuacji, które doprowadziły do rozpadu tegoż imperium i pojawiło się wtedy nowe imperium, imperium franko-germańskie, pojawiło się imperium papieskie, o którym tak bardzo mało się mówi, że w pewnym momencie właśnie po upadku Rzymu było imperium zarządzane centralnie z Watykanu jako takiego. Franko-Germanie przyjęli prawa rzymskie, zmodyfikowali je do swoich potrzeb i zaczęło się to państwo rozwijać. Bardzo ciekawy serial na Netflixie jest Last Kingdom, pokazujący jak się budowały królestwa brytyjskie w ciągłym zmaganiu się pomiędzy Brytami, Sasami i Wikingami, szczególnie z obszaru duńskiego. Bardzo ciekawe i jak się odrzuci pewne rysy, powiedzmy takie przygodowe, to widać bardzo ciekawy styl życia, budowania, myślenia, podążania i znaczenia, fundamentu, na którym została zbudowana nasza cywilizacja europejska, czyli znaczenie chrześcijanizmu. Jest tam taki moment właśnie, w którym oczekiwany jest, że główny bohater będzie po raz trzeci już chrzczony, po to, żeby móc wejść i być, jak to się nazywało wtedy w starych czasach, osobą zaufaną. Czyli ten, kto był chrzczony, był zaufany. Tak jak nasz książę Mieszko I, którego korzenie też są nieznane, kim był, skąd przyszedł, ochrzcił się po to, żeby stać się zaufanym w gronie tych europejskich rodów i państw, które budowały i tworzyły interakcje między sobą, zmagając się z wrogim otoczeniem, które nazywane było pogańskim. Rosła także populacja, szczególnie ten wzrost dynamiczny i agresywny populacji nastąpił po II wojnie światowej, kiedy z 2,7 miliarda wzrośliśmy już w tej chwili do ponad 8 miliardów, do których dostarczane są nowe technologie, nowe produkty, do których jest dostarczany kredyt na to, żeby kupować to. I w ten sposób zbudowaliśmy pewien mechanizm cywilizacyjny, który niestety dzisiaj chyli się bardzo mocno ku upadkowi ze względu właśnie na to, że mamy problem z nowymi obszarami. Mamy problem z aktualnym systemem finansowym opartym na długu, bo nie ma pieniędzy na to, żeby spłacać odsetki od tego długu. Wywołuje to pewnego rodzaju turbulencje inflacyjne, które są gaszone podwyższaniem stop procentowych, które zwiększają niedobory gotówki do tego, żeby płacić odsetki, a już nie mówimy o ratach kapitałowych, bo ciągle się roluje. Nasze Ministerstwo Finansów ostatnio powiedziało, że te czerwcowe, zapadalne czerwcowe obligacje, to oni chętnie zrolują i dadzą nową ofertę, no bo nie ma kasy gotowe, żeby to spłacić. No to rolujmy, tak. Populacja osiągnęła swój punkt przełomu w 1990 roku, w 1999 roku, kiedy osiągnęliśmy maksimum
wzrostu nowych urodzeń i od tego czasu nowe urodzenia spadają i tylko i wyłącznie rośniemy w skali globalnej nad wyżkami populacyjnymi Afryki i Indii jako takich. To jest bardzo ciekawy fenomen, o którym będziemy rozmawiali. No i technologia i produkty, kolejne fale w lata 2010-2020 to była technologia blockchain. No i teraz po prostu ujawniła nam się kolejna fala, czyli technologia sztucznej inteligencji, co do której też przygotowuję bardzo ciekawy program, żeby wam pokazać, co tutaj się w tym wszystkim dzieje. W tym wszystkim ten element nowych obszarów jest takim krytycznym, bo nowy obszar i nowe odkrywanie obszaru, czyli wprowadzanie nowej technologii do nowej populacji, nowych produktów, powoduje to, że ci, którzy wprowadzają, mogą na tym zarabiać, tak jak z elementami konfliktów wojennych. Jeżeli ktoś słucha mnie od 2014 roku, bo od tego momentu datują się moje audycje publiczne, to często powtarzałem taką informację, że wojna będzie owszem, jak się wygospodaruje taką przestrzeń, w której będzie tą wojnę można prowadzić. I odnosiłem się wtedy do budowy rurociągów Nord Stream, potem do Nord Stream 2, mówiąc, że obszar Europy Środkowo-Wschodniej tworzy przyszłe pole walki ze względu na to, że będzie można dostarczać materiał bojowy, zaopatrzenie do toczącego się ograniczonego konfliktu konwencjonalnego, kinetycznego na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, a będzie można na tym zarabiać. Tak? I dylemat był tylko taki, w mojej opinii, jak to zrobić, żeby nie poleciały w końcu atomówki jako takie, co do których w tej chwili jesteśmy coraz bliżej, patrząc na to, jak rozwija się ekspansja Ukrainy w obszarze ataku celów naziemnych Rosji, tak? I tego elementu, w którym testowana jest elastyczność rosyjska na otrzymywanie uderzeń bezpośrednio na ich terytorium. Tak? Oczywiście Ukraina się nie przyznaje, milczy, nie zaprzecza, nie potwierdza, więc nie wiemy, czyje to drony latają. Jest informacja, że na Krym, prawda, to była fałszywa flaga i poleciały drony rosyjskie, co jest tym groźniejsze, bo by wskazywało na to, że Rosjanie przygotowują coś, czego byśmy nie chcieli, pod kątem właśnie swojej doktryny militarnej, kiedy jest atakowane terytorium rosyjskie, oni tam uzyskują pewne prawa do pewnych ruchów jako takie, więc nie wiemy kto i jak, co je robi. W każdym razie mamy do czynienia z różnymi tego typu działaniami i popatrzmy, co z tego wszystkiego wyniknie. No ale najważniejszą kwestią jest to, że aby ekspansja gospodarcza, czyli ten model wzrostowy światowej gospodarki się rozwijał, no to potrzebujemy wzrost GDP, z czym jest coraz większy problem, tak? Bo produkt krajowy brutto w skali globalnej ma pewien problem ze wzrostem, bo tego, czego na tej ziemi nie przybywa, to samej ziemi, czyli właśnie tych nowych obszarów, zatem poszukuje się możliwości wzrostu gospodarczego w tych obszarach, które są niedoważone w obszarze światowej gospodarki. Jeżeli popatrzymy właśnie na mapę i popatrzymy sobie takim rysem historycznym, o którym mówię, że starożytne cywilizacje wyewoluowały tutaj w obszarze Turcji, w obszarze, w którym są te pierwsze struktury kamienne, w którym są kamienne miasta skryte pod powierzchnią ziemi, które są różne legendy o kataklizmie, który przyszedł wtedy. Mamy potwierdzone kwestie związane z tym, że rzeczywiście około 10,5 tysiąca lat przed naszą erą ziemia doświadczyła ogromnego kataklizmu. No to stamtąd też zaczęły kiełkować te pierwsze cywilizacje odbudowywujące się po podniesieniu się poziomów mórz. Znajdujemy miasta w tej chwili, które są ukryte pod powierzchnią na głębokościach różnych, od 25 do 100 metrów. Taka najgłębsza obserwacja jest pewnych struktur kamiennych mających charakter regularny w okolicach Kuby na głębokości około 700 metrów. To jest bardzo wszystko ciekawe, prawda, i badane w sposób profesjonalny, nie wchodzące jednak do głównego nurtu, bo trzeba by stracić tantiemy od książek, które się napisało, jak to często powtarzam. Dopóki nie przyjdzie nowa generacja naukowców, którzy pokażą, że hej, hej, trochę się pomyliliśmy, bo wiecie, jak to jest z nauką, to mamy do czynienia z tą ewolucją, która rozprzestrzeniła się wokół basenu Morza Śródziemnego, a potem wskutek kolejnych faz poszła w kierunku północy, więc w kierunku Frankonii, Germanii, poszła na Wyspy Brytyjskie, do Irlandii. No i przez długi okres czasu mieliśmy do czynienia z tym, że rozwijała się cywilizacja chińska, hinduska, europejska, które łączyły się szlakami handlowymi. Pamiętajcie o tym, że w latach, powiedzmy, XVI, XVII wiek
W polskim Jarosławiu, tutaj na Podkarpaciu, były ogromne targi, na które kilka razy do roku zjeżdżali się kupcy z całego świata, o czym mało kto wie. Zjeżdżało się 30 tysięcy kupców do miasta, którego populacja wynosiła 3 tysiące, gdzie nie było miejsc do noclegowania, gdzie następowała wymiana między innymi jedwabiów, różnych dóbr właśnie, które były transferowane z tego obszaru Dalekiego Wschodu i wymieniano tutaj, a następnie czy to takimi barkami płaskodennymi, czy tratwami, spływał ten towar w kierunku do Gdańska i stamtąd rozchodził się do pozostałych krajów europejskich. Bardzo słabo znamy naszą tradycję polską, jeżeli chodzi o historię, dlatego tak nadmieniam. I bardzo słabo znamy rolę i to, w jaki sposób kształtowało się z jednej strony rządzenie Polską i skąd się wzięli króle elekcyjni. Może też kiedyś o tym poopowiadam, bo troszkę by się przydało, żebyśmy wiedzieli, skąd się wzięły te ogromne targi, te szlaki kupieckie, rozwój, który potem znikł. Więc to są bardzo fajne rzeczy, o których warto wiedzieć. No i dokonaliśmy odkrycia jako Europejczycy, prawda, tak to ogólnie powiem, no bo jesteśmy teraz Unia Europejska, no to co europejskie, to wszystkim przynależy. I się, no, pojechaliśmy, odkryliśmy kontynent Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, no i tam zaczęła się budować nowa cywilizacja, która dotarła też do pewnej granicy wzrostu. No i w tej chwili to centrum, powiedzmy, takie dynamiki rozwoju gospodarczego przyniosło się do Chin. No ale Chiny dostały już zadyszki, o czym za chwilę. Próbuje się eksplorować w tej chwili państwa azjatyckie, Wietnam, Bangladesz, pozostałe kraje Azji. Próbuje się przepychać i rozwijać Indie, które nie są krajem azjatyckim, to jest też bardzo ważne, prawda, że ten obszar Indii nie jest traktowany jako Azja, tylko jest traktowany jako Indie. Tak się je bardziej przyciąga do tej kultury europejskiej, także ze względu na pewien sposób myślenia i pewien sposób postrzegania rzeczywistości. I to, co jest bardzo ważne, prawda, to jest Afryka. Na temat Indii też przygotowuję program i to są te elementy pod tytułem Tipping Points, jakie chciałbym z Państwem omawiać tutaj wspólnie z Marcinem, czy też z kimś innym, to być może niedługo też zagości w naszym programie i tak będziemy trochę zmieniali te poglądy, żeby trochę wzbudzić Państwa patrzenie na tą rzeczywistość, tak, zrobić taki shake po prostu, żebyście wyszli z tego myślenia, które jest wam serwowane prasą, informacjami, dyskusjami w gronach przyjaciół i tak podyskutowali o tym świecie trochę szerzej, bo Polska ma w tej chwili unikalną szansę, żeby stać się nowym centrum gospodarczym w pewnym regionie Europy, tak, i przyciągnąć do siebie różne ciekawe zdarzenia i nie dajmy się wepchać do tego, że my mamy być centrum logistycznym i przez które mają przepływać towary, bo jak wiecie, jak przyszło co do czego, to nie pojawiło się centrum pod Łodzią przerzutu towarów płynących do nas szlakiem kolejowym z Chin, tylko było przeniesione zostało do Niemiec. A dlaczego? No bo VAT, który by z tego tytułu szedł, wzbogacałby przepływy gotówkowe polskie, wzmacniałby nasz kraj, a tak to wzmacnia Niemcy. No i tyle żeśmy wynegocjowali. Okay? Tutaj warto chyba trochę sprowadzić nas w stronę znowu Afryki, bo tak. To był taki ryzyk historyczny. Ten wstęp, który zrobiłeś, jest o tyle fajny, że on pokazuje, że ten kapitał cały gdzieś się migruje, gdzie ma szansę zarobić pieniądze. No taka jest prawda. Wcześniej to może bardziej kapitał ludzki, który szukał miejsca, gdzie mógłby się rozwijać, a później zaczęto oczywiście rozwijać bardziej także i środki wymiany, takie jak pieniądz. I dzisiaj jesteśmy w czasie, w którym mówi się o tym, że Chiny mają zastąpić Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o hegemona gospodarczego, no i światowego ogólnie. Taką tendencję, taką narrację się promuje. Natomiast no, nie da się ukryć, że Chiny też mają swoje problemy. I tutaj pytanie, czy... Bo Stany Zjednoczone to jest akurat o tyle ciekawy case, że w dobie, w którym się cały czas tym hegemonem stawał i ostatecznie był, to ten przyrost naturalny miał. Dzięki imigracji między innymi. Natomiast Chiny... Tutaj mamy duże obawy, że tej migracji jednak, czy w sensie migracji nie będzie, no bo Chiny nie przyciągają tak dużo jak Stany Zjednoczone, nie dając takiej wolności, a z drugiej strony mają problem z urodzeniami. Natomiast może zanim do tego, to jeszcze po drodze widziałem, że przygotowałeś kilka tematów takich bardziej technicznych. Tak, wiesz, zacząłeś właśnie mówić o problemach chińskich. Ja sobie tutaj przygotowałem pewną wypowiedź,
na temat Chin za chwilę, bo to, co w tej chwili obserwujemy w Chinach, to co jest bardzo ważne, że po tej takim zamknięciu bardzo silnym, z jakim mieliśmy do czynienia w zeszłym roku, z takich czy innych względów tak do końca tak naprawdę nie wiemy, czemu te lockdowny były robione, bo według danych to 80% populacji chińskiej przechorowało COVID-a w przeciągu kilku miesięcy wskutek szybkiego przenoszenia się, bo między innymi populacja chińska, czyli osoby narodowości chińskiej, oryginalnej, prawda, czyli mówimy też o rasie pewnej osób, posiadają zdecydowanie większą ilość receptorów, do których może ten COVID się przyłączyć, tak? Więc oni bardzo szybko zapadali na tą chorobę. No i w pewnym sensie wytworzyła się taka odporność stadna. No i teraz trwają oczywiście dyskusje, czy to było zasadne, czy nie. To nie ma żadnego znaczenia. Istotne jest to, że produkt krajowy brutto Chin spadł i to bardzo dramatyczny. I nie udaje się w tej chwili tego podnieść. Jeżeli popatrzymy na bardzo ważną kwestię, to widać, że aktywność gospodarcza Chin waha się, bo bardzo ważnym elementem jest wskaźnik PMI, który w maju wyniósł 48,8 w porównaniu do 49,2. PMI, czyli indeks menedżerów zakupu, spada. Co to znaczy? To znaczy, że mamy do czynienia cały czas ze spowolnieniem zakupów, szczególnie w tym momencie, to jest bardzo ważne, mamy do czynienia ze spowolnieniem zakupów w sektorze usług. I te usługi tak naprawdę w świecie, w którym funkcjonujemy, decydują o dynamice, sile i zdolności do rozwoju krajów, gdyż to usługi stają się dominującym sektorem gospodarczym jako taki. Wskaźnik PMI dla sektora nieprodukcyjnego właśnie w Chinach, który obejmuje aktywność w sektorze usług i branżach takich jak na przykład budownictwo, wyniósł w maju 54,5 w porównaniu do kwietnia 56,4. No to mamy spadek o jeden punkt i zaczynają bić werble, że zaczyna być problem. Wiadomym takim jest, że zgodnie z twierdzeniami ekonomistów, pytanie, czy one są prawdziwe, czy nie, no ale załóżmy, że posługujemy się nomenklaturą, spadek PMI poniżej 50% wskazuje na wejście w recesję albo w nadchodzącą recesję. Tak? I ten wskaźnik w okolicach 50 powoduje, że rząd znowu uruchamia politykę stymulacyjną w celu wsparcia gospodarki. Problem jest tego typu, że Chiny mają ogromne zadłużenie wewnętrzne. Na czym polegają z programy stymulacyjne? Na dodruku pieniądza, czy też obniżaniu podatków, czyli w tym momencie zwiększaniu płynności sektora po to, żeby ludzie brali więcej kredytów, no bo jest to droga najszybszej stymulacji, żeby przedsiębiorstwa brały kredyty na rozwój produkcji, żeby produkować więcej i konsumować więcej. I ta sytuacja, która w Chinach się rozwija, pokazuje niewydolność systemu finansowego opartego na długu i potwierdza to moją tezę, że zbliżamy się coraz agresywniej do granicy wymiany modelu finansowego opartego na długu na inny system. Dlatego, że zgodnie z pracą noblisty, dług powyżej 90% w stosunku do PKB jest niezarządzalny. I jest niezarządzalny właśnie wskutek tego, że zbyt dużo pieniędzy nie wraca do gospodarki celem jej odbudowy lokalnie, tylko rozchodzi się w postaci odsetek do instytucji finansowej, które pożyczyły tych pieniędzy, w postaci spłat rat kapitałowych w przypadku kredytów, no bo w przypadku obligacji no to się po prostu roluje. Tak? Problem, który dotyczy w tej chwili Chin, to jest ten decoupling, czyli odłączanie gospodarki chińskiej. Coraz częściej słychać, jak także Europa chce zrobić decouplingu z Chinami. Mamy do czynienia ze Stanami, które chcą robić decoupling z Chinami, czyli wszyscy chcą robić decoupling z Chinami. Azja czuje się zagrożona, czyli kraje azjatyckie czują się zagrożone, chcą robić decoupling z Chinami. No więc mamy sytuację, w której Chiny nie są w stanie w tej chwili wysyłać tych produktów i być tym taką jedną wielką globalną fabryką, w związku z czym liczy się na to, że pobudzi się gospodarkę i sektor wewnętrzny w sytuacji, w której mamy do czynienia ze szybkim starzeniem się społeczeństwa chińskiego, ze szybkim starzeniem się społeczeństwa chińskiego, tak? A więc baza tego ożywienia spodziewanego w Chinach po COVID-ach okazuje się, że nagle jest słabo. Nie wiadomo, czy to nastąpi.
I teraz takim czynnikiem pokazującym te problemy Chin i wskazującym o tym, dlaczego coraz bardziej myśli się o Afryce jako potencjalnym kontynencie, na którym będzie można było zarabiać pieniądze, rozwijać i kontrybuować do światowego PKB, to jest to, co się dzieje w zakresie samochodów jako takich, w tym szczególnie w przypadku samochodów osobowych. Tak? Chiny, największy odbiorca tych samochodów w ramach bogacącego się społeczeństwa, kraj, w którym 1 na 3 sprzedawane samochody jest samochodem elektrycznym, to jest bardzo ważne. Zwróćcie uwagę, jak wygląda Europa czy Stany Zjednoczone, a w Chinach polityka rządu doprowadziła do tego, że mamy 1 na 3 samochody w Chinach, to są samochody elektryczne. W minionym roku Tesla uruchomiła wojnę cenową, bo co, dostrzegli w swoich cyfrach pewne rzeczy, które doprowadziły do tego, że no, zaczęli walczyć o swój rynek. Tak? Chwilowo osiągnęli sukces, ale co jest bardzo ważne, że inni poszli dokładnie tą samą drogą, no to tłuczemy się. Tesla musi być rentowna, dąży w kierunku rentowności, chińskie firmy niekoniecznie. Ponadto w tym momencie ten element ciągu na samochody elektryczne będzie rósł coraz mocniej, ze względu na to, że przewaga cenowa pojazdów spalinowych nad pojazdami elektrycznymi ulega erozji. Dziś, jeżeli zerkniemy, posłuchajcie, jak zerkam na ceny samochodów, bo jestem akurat na kupnie w tej chwili wakacyjnym nowego samochodu, no to jak się przyglądam, to zastanawiam się, wow, co tu się dzieje, bo zwykły samochodzik Fiat jakiś tam 4-osobowy, troszkę wyższego komfortu, to jest 100 tysięcy złotych. No i z drugiej strony patrzę, ostatni raz mierzyłem się z tym problemem w 2018 roku, no to patrzę na jedną bardzo ważną kwestię. Okej, dobra, ale w 2018 przeciętne wynagrodzenie było w Polsce około tam 4 tysięcy złotych, dzisiaj jest 7,5 tysiąca, no i patrzę, no, proporcjonalnie do tego wzrosła cena samochodów, tak? Czyli z 40-45 tysięcy, za które można było kupić taki samochód do jeżdżenia po mieście, no to teraz mamy cenę 100 tysięcy, tylko pytanie, czy wasze pensje poszły o tyle samo, bo w mojej opinii zmierzamy za pomocą podwyższania tych cen samochodów, to takie ad rem, do wyeliminowania własności i wolności posiadaniu samochodów przez nas. Taka gra w skali globalnej, żeby zabrać nam samochód, żebyśmy ten samochód szerowali, ale nie byli go jego właścicielami. Patrząc na to, jak młodzi ludzie w tej chwili w Stanach Zjednoczonych nie chcą robić prawa jazdy, to mamy taką sytuację, jaką mamy. Czyli idziemy w kierunku samochodów elektrycznych, mniej więcej 2027-2028, zobaczycie, co będzie, jak będzie to wyglądało, a będzie to wyglądało dramatycznie inaczej niż dzisiaj, szybciej niż się wydaje po prostu nam, na wszystkim. Tak? A więc wracając do samochodów elektrycznych w Chinach. Według HSBC w 2022 roku 3/4 sprzedaży pojazdów elektrycznych w Chinach było skoncentrowane wokół 10 najlepiej sprzedających się marek pojazdów elektrycznych. Tak? Co to znaczy? To znaczy, że 60 innych marek samochodów elektrycznych, które się pojawiły, wypadają z gry. Tak jak na przełomie lat 80., 90. mieliśmy chyba 130 producentów komputerów klasy PC w świecie, bo to było proste. No i lata 90. doprowadziły do tego, że zostało kilka marek tych producentów. Jak pójdziecie do MediaMarktu, to widzicie, kto w tej chwili te komputery osobiste produkuje. Tak? Czyli mamy kilka marek, które zostały. To samo dzieje się w samochodach elektrycznych, że w tym fazie takiego wielkiego lejka, no to na końcu drogi zostaje nam 10 najlepiej sprzedających się marek, które rozpoczynają wojnę między sobą, z których tam zostanie pewnie znowu kilka jako takich, tak? Można powiedzieć, że do roku 2030 około 70% samochodów to będą samochody elektryczne jeżdżące czy w Chinach, czy w Stanach Zjednoczonych. Zobaczymy, jak będzie w Europie ze względu na bunt Niemców i Włochów, bo nie nadążają za technologią, będą promowali tutaj samochody na spalaniu paliwa ekologicznego jako takiego. Tak? Wojna cenowa i walka o cenę to jest najgorszy element
walki, wskazującej na tym, że rynek po okresie wzrostu doszedł do fazy, w której nie ma przestrzeni do wzrostu takiego agresywnego, na jaki był nastawiany, i idziemy pomimo tych procentów, o których mówimy, wielką walkę pomiędzy markami, tak jak na przykład Volkswagen, który podwaja swoje nakłady, przeznaczając miliardy dolarów na nowe inwestycje w pojazdy elektryczne. Z drugiej strony taka firma jak Ford zmniejsza wydatki w Chinach, wycofując się z tego rynku na rzecz firm chińskich. Więc mamy do czynienia z taką grą, tylko że to, co jest bardzo ważne, to oznacza, że rynek przestał rosnąć. Jeżeli trzeba walczyć cenowo, jeżeli trzeba bandlować, łączyć ze sobą różnego rodzaju oferty, to znaczy, że jest po rynku. Zatem mamy do czynienia z tym, że rynek chiński przestał być rynkiem obiecującym jako taki. I teraz co nastąpi? Wylew Chin i walka z tymi koncernami na ich terenach. Klasyczny element strategii wojennej jako taki. I to pogłębia i pokazuje problem, jakim jest to, że mamy do czynienia z sytuacją, w której w Chinach rośnie bezrobocie. Młodzi ludzie, którzy kończą uczelnie, młodzi ludzie, którzy kończą szkoły, wychodzą na rynek i nie mogą znaleźć pracy. Osoby, które zgodnie z pewną taką postawą w społeczeństwie chińskim, osoby, które kończą wyższe szkoły, szukają pracy byle gdzie, bo jest pewien taki, pewne takie nastawienie, że każdy Chińczyk pracuje, bo tam nie macie programów społecznych, czyli żeby się utrzymać, musisz iść do pracy. A więc mamy do czynienia z sytuacją, w której Chiny uruchomiły ogromny proces edukacyjny, a młodzi ludzie wychodzą i koniec, nie ma. Bo popatrzcie, w 2010-2012 roku był ogromny napływ z terenów Chin Zachodnich siły roboczej i rząd chiński do tego, żeby utrzymać stabilność społeczną i gospodarczą, musiał generować wzrosty powyżej 8% PKB rocznie, żeby przyjmować około 40 milionów pojawiającej się nowej siły roboczej. W tej chwili te wzrosty w Chinach są na poziomie 2-2,5% z celem wyznaczonym przez Xi Jinpinga około 5-5,5%. Czyli rynek chiński nie jest w stanie przyjmować takiej ilości nowej siły roboczej, szczególnie z tego młodego pokolenia oraz napływającego z Chin Zachodnich, w takim stopniu, że możemy spodziewać się pewnego rodzaju napięć społecznych, bo jeżeli popatrzymy na wskaźniki, to widać wyraźnie na tych wskaźnikach ekonomicznych, że konsumpcja, przemysł, wzrost bazy kredytowej, sektor nieruchomości, no wszędzie po prostu dołują. Skończyło się. Przy jednocześnie dekaplingu innych gospodarek, gospodarki chińskiej, zamykane są Chiny do pewnej struktury wewnętrznej, w której nie ma potencjału konsumpcyjnego, bo poziom zadłużenia chińskiego społeczeństwa i państwa chińskiego jest tak wysoki, co prawda on jest wewnętrzny, tak jak w Japonii, więc tam trudno ich ugryźć z boku, no ale o ile można zwiększać zadłużenie? Do 500%? Czyli Chińczycy coś będą kombinowali wokół systemu finansowego, będą kombinowali coś wokół wyrzucania tych towarów i produkcji ze swojej w jakichś kierunkach, w których będzie spotykał się z klientem. To, co jest na przykład bardzo ciekawe, to po COVID doprowadził do tego, że małe firemki, sklepiki, restauracyjki, malutkie firemki produkcyjne w Chinach upadają, czyli też w pewnym sensie mamy sytuację, w której w Chinach następuje eliminacja mikro i małych przedsiębiorstw, nie będę mówił o średnich, na razie mikro i małych przedsiębiorstw, które posłuchajcie, gdzie uciekają? Do Indii. I rząd hinduski mówi, witamy państwa z każdym kapitałem, jakie macie, przychodźcie do nas i rozwijajcie się u nas, tak? Czyli mamy dość ciekawą sytuację, w której z jednej strony mamy niedobory konsumpcyjne w postaci braku populacji, która może konsumować, rosnącym wewnętrznym bezrobocie, które nie może, i ucieczką mikro i małych firm do Indii, których próbują oni w swojej szansy w starciu w tej wizji rozwijającej się gospodarki hinduskiej z 3 bilionów dolarów PKB rocznie do 10 do roku 2030. Tak? Ale jednocześnie te mikro i małe firmy uciekają gdzie? Do Afryki. To jest bardzo ciekawe.
I tutaj mi się pojawia pytanie, w sumie względem tego, co powiedziałeś do tej pory, że skoro w Chinach zaczyna być problem z tym, żeby sprzedawać wewnętrznie te rzeczy, które chcieli sprzedawać, na przykład te samochody, o których wspominałeś, ogólnie pojawia się jakieś bezrobocie, pojawiają się takie problemy naturalne już w cyklu gospodarczym, to czy właśnie nie warto stworzyć sobie rynek w Afryce po to, żeby móc mu sprzedawać? Właśnie dokładnie o to chodzi. To znaczy, w tej chwili, zgodnie z tym pierwszym slajdem, który pokazywałem, że na Ziemi nie przybywa ziemi i czynnikiem determinującym wzrost gospodarczy to jest wzrost populacji, która kupuje. No bo przecież sztuczna inteligencja i androidy Nie nie kupią, będą nie? kupowały rzeczy, bo, no bo po co im nie? Będą kupowały prąd z wtyczki elektrycznej, która do nich będzie płynęła. No Feature'y sobie ale będą kupowały, wiesz, trzeba zrobić taki mechanizm w AI, że muszą sobie, jak chcesz sobie dokupić moc, to musisz mi zapłacić, nie? Wiesz, jakby No tak, abonamenty. okej. Tak, ale nie będzie to też szeroki spread, no bo nie będą kupowali, wiesz, Nie, no jasne. jogurcików, prawda, nie będą kupowali serka białego, nie będą kupowali nowych ciuchów, tak, nie wiadomo czego, bo to wszystko jest bardzo ciekawe w tej przestrzeni. Więc do tego, żeby gospodarka światowa utrzymała się, no potrzebne są nowe rynki. Dlatego właśnie pokazałem na kolejnym tam slajdzie, że z Chin ekspandujemy w kierunku na Azję, ale Azja też ma ograniczoną już w tej chwili zdolność wzrostu gospodarczego, no to ekspandujemy na Indie, no bo 1,4 miliarda populacji, która rośnie przy 3 bilionach PKB, no to mamy potencjał wzrostu, tak? Idziemy w kierunku Afryki, dzisiaj jest 1,250 miliardów Afrykańczyków. Okej, za chwilę pogadamy przez chwilę o populacji. No to oni mogliby kupować, tylko musimy zwiększyć ich co? Siłę Nabywczą, nabywczą. zgadza się. No, Tak, żeby to kupowali. zwłaszcza jak dodamy jeszcze do problemów chińskich tą demografię, do której właśnie teraz płynnie No. zmierzamy, gdzie Chiny zaczynają się zmagać z tym, że po prostu mają bardzo duży odsetek ludzi, czy może nie bardzo duży jeszcze, ale mają odsetek ludzi starszych, którymi trzeba się zacząć opiekować, a nie mają systemu takiego socjalnego. No właśnie, to jest taki też kolejny slajd, który pokazuje Państwu, prawda, że mamy do czynienia z sytuacją, tą polityką jednego dziecka, czyli tą całą narracją w latach 70., która wyszła w ramach takiego opracowania, które pojawiło się z jednym klubów pokazujących, no, że no, trzeba przyciąć populację, bo człowiek jest największym wrogiem świata. No i Chiny tam usiadły, prawda, jako państwo technokratyczne, policzyli, no i stwierdzili, okej, okay, to mamy politykę jednego dziecka. No i przycięli sobie populację tak, że generalnie mamy dzisiaj tam populację zdominowaną przez mężczyzn, no bo jak masz jedno dziecko, a tam zgodnie z tymi przepisami, znaczy wewnętrznymi regulacjami takimi społecznymi, chłopak zostaje przy rodzicach, a dziewczyna odchodzi od rodziców, zajmując się rodzicami chłopca, prawda? Więc w tym samym momencie, jeżeli rodzina decydowała się na to, że mają dziewczynkę, no to decydowali się na to, że jako starsze osoby zostaną sami. No bo dziewczynka pójdzie do chłopaka, tylko że efekt jest taki, że chłopcy nie mają się z kim żenić. No i to jest taki mały problem, więc dziewczyny są w Chinach w cenie, tak? No i teraz nie mają domów starości, próbują gromadzić. Tu widzicie Państwo właśnie takie zdjęcie. To jest bardzo ciekawy artykuł, zresztą tak jak często powtarzam, warto czytać Financial Times, którego właścicielem są Japończycy, bo to naprawdę jest kawał dobrego z jednej strony dziennikarstwa, ale z drugiej strony pokazujący po prostu taki bardzo fajny, choć falami różnego rodzaju sytuacji, które na świecie się dzieją. Dzięki temu można tą rzeczywistość oglądać trochę inaczej niż narracja, która odbywa się w polskich mediach i kropka, tak? No i próbują adoptować na przykład szkoły, do których dzieci nie chodzą, na domy, w których mogą starsze osoby ze sobą przebywać i funkcjonować. I tu jest właśnie takie zdjęcie z takiej świetlicy w szkole, gdzie starsze osoby współżyją ze sobą, mieszkają po 3-4 osoby w jednym pokoju. Czyli nie ma elementu takiego, że rodzina ma swoje oddzielne, tylko łączy się ze sobą rodziny, które śpią w jednym pokoju. Mamy bardzo trudną sytuację ze starszym społeczeństwem w Chinach, tak? No i popatrzmy właśnie na tą populację chińską dzisiaj. Widzicie tutaj piramidę populacyjną. Chiny 1,425 miliardów. No i co przede wszystkim widać? No widać tutaj, że no nie ma dzieciaków, no bo jak mamy do czynienia z sytuacją, w której jest też pęd na to, jak ja to mówię, najlepszy środek, że tak powiem, Antykoncepcyjny? To rozwój gospodarczy? antykoncepcyjny, dziękuję, bo mi słowo uciekło, tak? To jest rosnący dobrobyt i możliwość konsumpcji i tego, że kobiety mogą zajmować się sobą, konsumować się, rozwijać i trójka dzieci to dla nich jest niewyobrażalne, podobnie jak i dwójka. No może jedno, tak, bo trzeba zaspokoić się biologicznie.
no to mamy sytuację, w której właśnie ta polityka jednego dziecka doprowadziła do tego, że populacja chińska, jak widzicie, dół tej piramidy, no jest wskazujący na trwałą utratę Chin do zdolności odtwarzania się. Popatrzcie na samym poziomie 0,5, to widać, co tam się dzieje, prawda? No i teraz te osoby przesuwają się, wypadają z wieku produkcyjnego. No i teraz pytanie, skąd importować pracowników, nie? Do tego, żeby podtrzymywali Chiny jako kraj produkcyjny. No to mamy dzisiaj populację, która jest w innych regionach. Zobaczymy, czy ten ruch zostanie wykonany i zostanie złamana homogeniczność chińskiego społeczeństwa, bo jeżeli popatrzymy na Chiny 2100, no to mamy, zwróćcie uwagę, co? Populację przez 50%. No. Widzicie to? To jest I to, nie do i to utrzymania. Nie jest element taki, że to zdarzy się w ciągu 80 lat, dlatego że załamanie chińskiej populacji nastąpi, jak się popatrzy na tamtą wcześniejszą piramidę, w ciągu około 10-20 lat. Ale zwróćcie uwagę, że dalej w tym momencie mamy zanik populacji chińskiej, bo na rybek tam 5, w tym przedziale od 0 do 10 lat, nie odtwarza populacji, czyli populacja zanika. I całe te dyrdymały klubu, który wytworzył tą wizję upadku cywilizacji wskutek przeludnienia, no, pokazują na piramidach populacyjnych, widać, że no tutaj no nie ma, bo jak przełamie się, i to się właśnie przełamało w 1990 roku, odtwarzalność w skali świata, a ta odtwarzalność już nie następuje, czyli w skali globalnej nie odtwarzamy społeczeństw, bo kontynenty i kraje takie jak Indie czy Afryka odtwarzają populację, to reszta nie odtwarza populacji. Ale też z drugiej strony, jeżeli właśnie popatrzymy na Indie, zwróćcie uwagę, mamy bardzo młode społeczeństwo i Indie czerpią w tej chwili ze swojej renty populacyjnej 1 428 000 w 2023, tak? Ale to z początku, bo teraz już przekroczyli, prawda, już pobili Chiny tam o parę milionów, to zwróćcie uwagę, Indie 2100, już ten wzrost jest tylko 1 500 000 000. Znaczy dlaczego? Populacja No bo tak milion jak mówiliśmy, najlepszym środkiem antykoncepcyjnym jest edukacja. I może zapewnić edukację jedna góra dwoje dzieci, bo chciałbyś, żeby one nie żyły w slumsach, tylko jakoś poszły, prawda? I też zwróćcie uwagę, że Indie w horyzoncie dalszym, czyli jakbyśmy dali na przykład trendy populacyjne na 2200, no to one się skurczą co najmniej o połowę. A dodam do tego jeszcze jeden bardzo ważny element, że według najnowszych badań nadśmiertelność po COVID-zie, czyli po ostatnich 2 latach, dalej się utrzymuje, czyli mamy o 5% większą śmiertelność niż przed COVID-em, to jest bardzo ważne, i trwa naukowa dyskusja czemu. I osobiście uważam, że ta śmiertelność będzie rosła i osobiście uważam także, że trendy depopulacyjne ulegną nasileniu w ciągu najbliższej dekady ze względu na brak diagnostyki medycznej w okresie pandemii. Polska będzie szczególnie dotknięta tym, kraje Europy będą szczególnie dotknięte tym, Stany Zjednoczone będą szczególnie dotknięte tym, tylko one leczą importem z Ameryki Południowej młodych ludzi, którym chce się pracować i w ten sposób leczą swoją strukturę populacyjną. Podobnie Wielka Brytania, która też leczy swoją strukturę populacyjną importem, ale uszczelniają granice i wprowadzają przepisy bardzo agresywne w tej chwili, które ograniczą wpływ młodych ludzi, przepływ młodych ludzi do Indii, do Wielkiej Brytanii. Czyli mamy do czynienia z tym, że w świecie populacja spada. A jak spada populacja, to co spada? Konsumpcja. A jak spadnie konsumpcja, no bo ile możesz mieć telewizorów, wzmacniaczy, komputerów? No jeden wystarczy, tak? No to spodziewajmy się tego, że będzie szło wielkie uderzenie właśnie w kierunku gospodarek produkcyjnych, takich jak gospodarka chińska, i będzie poszukiwanie tego, co widzimy na kolejnym slajdzie, czyli konsumenta. Popatrzcie na Afrykę. Afryka 2023, co tu widać? No? Co widzisz, Marcin? No przede wszystkim tam nawet gdzieś jest takie zestawienie, że chyba co któreś dziecko, co trzecie chyba dziecko żyje w Afryce. Na świecie. Tak. W sensie, że jest tak, teraz ta liczba, którą przytoczyłem, jest z głowy, więc mogę się pomylić, ale chodzi o to, że no, jakby najmłodsza populacja na świecie jest właśnie w Afryce i tam jest po prostu bardzo dużo dzieci. Są oczywiście inne problemy, bo to, że mamy dużo dzieci, nie oznacza, że one dożywają, bo niestety mamy problem głodu, jest duża śmiertelność noworodków. Mamy dużo tematów, które można by było poprawić, znając już cały świat, który znamy dookoła, żeby te dzieci miały tam lepiej, żeby żyły lepiej. No już teraz mówimy oczywiście o gospodarce i tak trochę pragmatycznie, tak, że konsumenci i w ogóle, ale też z bardzo ludzkiego punktu widzenia
myślę, że warto by było tam pomagać po prostu. No tak, no bo już widać, posłuchajcie, jak jest 0,5, a No. potem jak 10, zwróćcie uwagę, to już się kurczy, prawda? Tak. Z tej perspektywy to są te elementy i problemy zdrowotne w Afryce, to jest jeden z krytycznych problemów, ale i to ale ma znaczenie. I teraz popatrzmy na populację w 2100, czyli mamy populację chińską i załóżmy, że te automaty produkcyjne chińskie będą produkowały, ta sztuczna inteligencja będzie produkowała, Indie będą produkowały, Żydzi będą produkowali, tylko kto będzie kupował? No jeżeli popatrzymy na Afrykę, 3 miliardy 900 milionów populacji, jeśli to się utrzyma. Ale prawdopodobieństwo załamania się tego trendu jest stosunkowo małe. Aczkolwiek tak jak kiedyś pokazywałem wam już wstępnie, to jak spada w tej chwili dzietność w Afryce, szczególnie w miastach, w których ludzie zaczynają no, konsumować, a po drugie nie ma przestrzeni, w której jesteś w stanie utrzymać rodzinę, w której jesteś w stanie zapewnić dzieciom edukację. Więc zobaczymy, czy to 3 miliardy 900 to rzeczywiście pójdzie, ale to Afryka jest tą przestrzenią głównie, która może być klientem dla zaawansowanych technologii, dla rozwiniętych gospodarek. Jeżeli popatrzymy na Europę, no to Europa do roku 2100 utraci około 150 milionów swojej populacji, czyli jeśli dzisiaj patrzymy na Europę, nie mówię w tym momencie o Unii Europejskiej, tylko na Europę jako taką, gdzie jest około 720 milionów mieszkańców, to odejmijcie od tego 150 milionów, to Europa się agresywnie też skurczy, tak? Ale nie tak się skurczy jak Chiny, które skurczą się o połowę. Tutaj w Europie też trzeba pamiętać, że mieliśmy duży napływ osób z Afryki, we Francji, dużo osób z Turcji napłynęło do Niemiec, z Wielka Brytania też przyciągała migrantów, więc myśmy już mieli przez ostatnie kilkanaście lat duży napływ imigrantów, zresztą dwie fale potężne, które napłynęły, zresztą jednej się nawet baliśmy bardzo mocno, blokując granice, Niemcy zablokowali granice, więc... A Chiny, do Chin cały czas, z tego co ja się przynajmniej orientuję, takiego napływu migracji nie ma, nie bo ma. Chyba nikt za bardzo tam nawet nie ma ochoty być w Chinach. W sensie tak. Oni mieli problem, bo Chiny mają problem, żeby wchłonąć własną siłę roboczą z Chin zachodnich, więc nie potrzebują napływu. Stąd pojawia się też ważne pytanie, jako że opanowali technikę sztucznej macicy i hodowli dzieci na skalę przemysłową, no to zobaczymy, jak oni to rozwiążą. Może zaczną produkować po prostu dzieciaki z próbówki, to jest inny człowiek, tak? Więc ich decyzje i sposób patrzenia na rzeczywistość jest inna niż nasza, Europejczyków, którzy wyrośli z kultury słowiańskiej, wyrośliśmy z kultury germańskiej, frankońskiej, rzymskiej, egipskiej, prawda? Jesteśmy mieszaniną greckiej, to jest bardzo ważne, tak? Okay, bo my uczymy w szkole kultury greckiej, a nie kultury słowiańskiej. Nie wiem czemu, tak? A myślisz, że Afryka stanie się po prostu takim, no w pewnym sensie pewnie w jakimś tam stopniu fabryką, ale te przede wszystkim po prostu miejscem sprzedaży i tyle? Czy to jednak może być taki region świata, który będzie stanowił o sobie samym? Wiesz, no, to jest bardzo ciekawe, bo jak miałem okazję w zeszłym roku spotykać się z delegacjami różnych krajów afrykańskich, no to oni mają zupełnie inne myślenie i mówią, nie, no, neokolonializmu technologicznego nie będzie. Nie pozwolimy, żeby Amerykanie i Chińczycy zrobili z nas swoich wasali technologicznych i my chcemy wyprodukować własną technologię. Bo oni wasalami byli przez wiele lat, jeżeli chodzi tak. o surowce i towary. I tak. myślę, że doświadczyli tego, że produkowali najtańsze rzeczy, najgorszą pracą, bez żadnej marży. Chociaż znaczy surowce produkowali, tak, komponenty. No dokładnie. I zaraz były eksportowane do Stanów Zjednoczonych, Chin czy Europy i tyle z tego, nie? Dlatego te elity afrykańskie, które w tej chwili są świetnie wykształcone na uczelniach i tam i kształci się po prostu pewną kadrę i ona w tej chwili będzie dorastała, to nam myśli, nie, my chcemy być niezależni. My chcemy być niezależni. To jest bardzo ważne w tym wszystkim, tak? Więc być może oni z tą swoją wielką populacją powiedzą, nie, my chcemy wam sprzedawać nasze produkty. Tym, co gra na niekorzyść Afrykańczyków, to jest klimat. Tym, co gra na niekorzyść Hindusów jako kraju, który może się rozwijać technologicznie, to klimat. Chińczycy mają inny klimat, który umożliwia im budowanie fabryk, budowanie przemysłu produkcyjnego. W przypadku Indii, w przypadku Afryki, to jest problem. Nie chciałbym tego w tej chwili rozwijać, ale wynika on z takiego, z kilku ważnych elementów, między innymi temperatury, opadów, natury, powiedzmy, która tam jest, ziemi i jej funkcjonowania, ale także
z takiej kwestii, jak ktoś pojedzie do Afryki. I to jest takie moje osobiste doświadczenie, że dzień ma mniej więcej równy przebieg. Nie mówię tu o obszarze Afryki Północnej, która podobna jest trochę do Europy, aczkolwiek już mniej niż my, bo nie ma takich wahań dobowych jak Europa, szczególnie Europa Północna. I wyobraź sobie tak, jest godzina 6 rano, zaczyna być szaro. O 7 wschodzi słońce, staje się bardzo jasno. O 8 jest bardzo gorąco i bardzo jasno. Przychodzi godzina 16 po południu, zaczyna się robić szaro, zaczyna zachodzić słońce. O 17 robi się szaro, a o 18 jest ciemno. Bardzo krótki dzień. Tak. I wierz mi, że funkcjonowanie w takim trybie, patrzyłem, jak zmienia się moje funkcjonowanie, mój metabolizm, moje podejście do rzeczywistości, które powodowało, że przy dłuższym pobycie ja się dostosowywałem do tego rytmu i jako tutaj akurat w Europie to funkcjonuje trochę inaczej, ale tam zacząłem nagle dostrzegać u siebie symptom, że o godzinie 9 też szedłem spać. A więc mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją, w której te wewnętrzne mechanizmy są dostosowane do tego cyklu równo nocy, równo dnia i nakłada się to także na sposób ich funkcjonowania, bo zaczyna się robić ciemno o godzinie 18, no to czy wchodzisz wtedy w jakąś fazę aktywności? Nie, bo twój system wewnętrzny zaczyna produkować melatoninę, zaczyna produkować hormon snu i idziesz spać. No, tak I nie możesz funkcjonujemy. temu przeciwdziałać. Natomiast mimo wszystko w jakiś jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Mamy sztuczne oświetlenie, więc dałoby się na pewno Nie, funkcjonować. nie, nie, nie działa to tak dobrze. No, to oczywiście, że efektywność jest Nie zupełnie działa to tak inna. dobrze. No i mamy szereg innych problemów też, ale może za tydzień, czy tam na kolejnym spotkaniu na temat Afryki więcej na ten temat porozmawiamy. Natomiast fajny jest slajd, w którym pokazujesz, jak Chiny w ostatnich 40-50 latach w sumie wyprzedziły Afrykę. Czyli można powiedzieć, że Afryka wracałaby do, czy miałaby szansę wrócić do tego kraju, w którym były bardziej rozwinięte niż Afryka. Ciekawe, prawda? No. W roku 1980 skumulowane GDP per capita w Afryce przy mniejszej populacji, prawda, było wyższe niż w 2016 roku, gdzie praktycznie poza jednym malutkim tam wybrzeżem Kości Słoniowej albo Gabonem, bo to tak nie do końca widzę, mamy do czynienia z sytuacją, w której GDP per capita w całej Afryce jest mniejsze niż Chiny. Co pokazuje możliwość wzrostu gospodarczego w Afryce, przynajmniej w chłodnych pokojach w Londynie, czy w Nowym Jorku, czy w Waszyngtonie, czy w Pekinie, czy w Szanghaju. Bo tam się inaczej myśli, ale do tego jeszcze raz podkreślam, to jest bardzo ważne, a ja to zrobiłem natchnięty książką Heban Kapuścińskiego, dopóki tam chwilę nie pomieszkasz, tak? Gdy przeczytałem książkę Kapuścińskiego, Heba, no właśnie kiedy on pisał reportaże o Afryce, to stwierdziłem, no trzeba doświadczyć tego i doznać, po prostu chwilę tam pomieszkawszy. No i wtedy się percepcja zmienia. To się zgadza i też warto pamiętać, że Chiny w 1980 roku, 84 chyba czwartym, dołączyły do no, Do globalnego organizacji handlu. Tak. World Trade Organization. Dokładnie. Więc tym samym mamy tam przyspieszenie, dynamiczne przyspieszenie wzrostu gospodarczego. No i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Afryka znowu jakby poprzez swój rozwój teraz się stała właśnie krajem goniącym przynajmniej resztę świata. Natomiast już też widać pewne zmiany, które istnieją w tym regionie, bo pojawiają się giełdy, pojawiają się wolne rynki, pojawiają się fabryki, pojawia się to, co jest chyba kluczowe, czyli produkcja energii elektrycznej, która jest na potrzeby tych krajów wykorzystywana, budowanie tam, budowanie jakby takiej infrastruktury, która powoduje, że zarządzamy tym terenem. A jeżeli popatrzymy o te indeksy, które zaznaczyłeś, bardzo fajnie to też widać. No, dokładnie, bo tym elementem bardzo ważnym z punktu widzenia tej gospodarki, tym modelu, w którym dzisiaj żyjemy, to jest zdrowy rynek kapitałowy. Czyli masz rynek kapitałowy, możesz pozyskiwać pieniądze z giełdy i możesz się rozwijać, tak? No ja akurat dość szczegółowo analizowałem, tutaj wam daję różnego rodzaju indeksy, akurat szczegółowo analizowałem rynek
rwandyjski, właśnie pod kątem tego, jak oni postrzegają siebie i jak tam fajnie jest. Co prawda jeszcze z kafejek i restauracji na ulicach nie ma, ale są po hotelach, bardzo fajne. Świetnie można siedzieć sobie właśnie, jak już zapada ta noc i w restauracji hotelowej przy szumie fontan doświadczać tego powietrza afrykańskiego, takiego zapachu dość specyficznego w bardzo czystym, zadbanym mieście. I teraz patrząc na ten kapitał, dlaczego? No bo my jesteśmy inwestory, spekulanty i zarabiamy inwestując gdzieś, prawda? I jeżeli gdzieś chcemy, posłuchajcie, moi drodzy, zarobić kasę, to w Afryce. W Polsce tej kasy już nie zarobicie. Polska jest rynkiem upadającym, wcześniej czy później, z takich czy innych względów. Między innymi ze względu na szybko starzejące się społeczeństwo, ze względu na to, że nie mamy branży technologicznej w Polsce. I to jest bardzo ważne. I nie budujemy tych branż przewagi technologicznej. No i możemy się spodziewać tego, że firmy przetwórcze polskie zostaną wykopane z tych łańcuchów dostaw, w których dostarczały komponenty dla branży motoryzacyjnej czy branży lotniczej, dlatego że budują się zupełnie nowe łańcuchy dostaw. Obserwuję, co się dzieje we Francji i po prostu jestem pod wrażeniem tego, jak oni po prostu no, przestaną od nas kupować śrubki i tam podkładki. No i będzie bardzo ważne pytanie, co zrobiliśmy dla tranzycji z takiej gospodarki przetwórczej do gospodarki, która ma własne produkty. Nie mamy rozwiniętej sztucznej inteligencji, chipów, technologii procesorowej, technologii zaawansowanych w różnych dziedzinach, jak na przykład genetyka, biotechnologia, tylko tłuczemy stare nawozy sztuczne według starych technologii. No i zostaniemy w pewnym momencie z populacją 20 milionów ludzi, pustymi rynkami. Aczkolwiek patrząc, jak się chodzi po polskich miastach i słysząc dźwięk gwary różnych języków, to można powiedzieć tak, moi kochani, za 30 lat to w Polsce tego, czego nie będzie, to Polaków. Polska się utrzyma jako kraj, którym osadzą się zagraniczne firmy, będą tutaj budowały swoje przedsiębiorstwa celem ekspansji w kierunku na wschód. Tylko, że to nie będą nasze firmy i to nie będzie nasze PKB, bo pracownicy też nie będą nasi. Okay? To taka Ale nie wizja dziś o Polski. Polsce, Ale nie, ja to taki, wiesz, ad rem tylko robię. poza Pokazuję, tym powiecie, to tutaj jest element kontekstu, gdzie jesteśmy jako Polska, tak? tak, tylko że na temat Polski mówiliśmy wielokrotnie, a można by było mówić i dłużej i cały Dobra. czas motywować, a wracając trochę do tej Afryki, gdzie mamy ten potencjał, tak, do wzrostu, bo w Tak, Polsce, tak, tak jak powiedziałeś, no w dłuższym terminie na razie widać szarość niestety, a nie jakiś rozkwit zupełny. Ciemność widzę, czytując Może i Exvisia. ciemność, bo też oczywiście musicie pamiętać, że Jacek często myśli w perspektywie 20, 30, 40 lat w przód, a nie Tak. w perspektywie roku, więc jak ktoś się oburzył, ale gdzie? Przecież jest super, rozwijamy się, no to mówimy o innej skali. Natomiast w Afryce właśnie te 30, 40, 50 lat w przód, jeżeli w ten sposób popatrzymy, a pamiętajcie, że inwestycje ogromne, takie jak elektrownie, jak fabryki, to się nie robi na 2 lata, to się robi na kilkadziesiąt lat w przód, więc tam Tak. musi być ten potencjał, więc one mogą przyciągać właśnie Afrykę. Na temat tego, jakie firmy się tam rozwijają, na temat tego, jakie branże można było inwestować w Afryce, porozmawiamy na kolejnym spotkaniu, bo dzisiaj już tak materiał jest prawie godzinny. I opowiem wam o tym, jak Afrykańczycy podchodzą do tego, jak chcesz zrobić interes w Afryce. I postawię w kontekście do Polski, jak ktoś przyjeżdża w Polsce i chce zrobić biznes w Polsce. Bardzo Tak, to ciekawe będzie zestawienie. taki bardzo ważny element tego, jak oni to umieją. Dobra? To o tym Jakbym porozmawiamy. wam zestawił jeszcze prezentację polskich organizacji odpowiedzialnych za przyciąganie zachodnich inwestorów do Polski, czy jakichkolwiek inwestorów do Polski, z tym, jak są przygotowane prezentacje Afrykańczyków, to będziecie zdumieni. Okej? Okay? To co, Pogadajmy Jacku? teraz o indeksach, bo to jest bardzo ważne, bo też nie chcę, żebyśmy przegadywali. Ale może tych światowych, a afrykańskie zostawimy sobie na za tydzień, czy na kolejne spotkanie. Dobra, no na razie pokazaliśmy wam różne ciekawe indeksy. Za tydzień wam pokażemy te indeksy, tam pewnie ze trzy kluczowe, prawda? Bo te rynki nie są Przeanalizujemy je duże, też. ale pokażę wam ten rynek rwandyjski, bo on jest taki dość ciekawy i też pokazuje pewien charakter firm i pewne elementy, w których my Polacy jesteśmy w stanie iść tam robić biznes. Bo rozumiemy, jak się buduje biznes z niczego, tak? Okay? Dokładnie. Amerykanie tego nie rozumieją i Amerykanie patrzą cały czas na Afrykę jako kraj, gdzie trzeba postawić swoje biuro handlowe i opędzać swoje towary. A Afrykańczycy tego nie chcą. Oni chcą, żeby budować u nich. I pogadamy o problemach, na których my Polacy możemy zarabiać. To jest bardzo ważne, bo są problemy, które umiemy obsłużyć. Super. To jest bardzo ważne.
Natomiast jak już mówisz o Polsce, to nasz WIG20, czy na WIG, przepraszam, nie WIG20, tylko WIG, reaguje na 68,5%. Ja akurat tego Fibonacciego nie stosuję. Natomiast no, rynek reaguje tutaj na taki poziom. Myślę, że to jest jakaś zapowiedź głębszej korekty, jak to widzisz? Zgodnie z tym, jak Robert Miller uczył mnie w inwestowania, to on mówił, 68,5 nie ma znaczenia, chyba że chcesz po prostu być sobie tak pogadać, bo 61,8 ma No. znaczenie. I to rzeczywiście, jak się opuści w dół, to widać, że 61,8 zatrzymuje się w tym momencie na tych dwóch świecach, które są rozdzielone po środku tą taką igłą, szpilką, można powiedzieć tak. Tak. To dlaczego zaznaczyłem tutaj z tej perspektywy, bo chciałem wam pokazać, żebyście popatrzyli na i przygotowali się do przyszłego programu, jak będę wam pokazywał indeksy afrykańskie, żebyście zobaczyli, gdzie jesteśmy, tak? Kiedyś się mówiło w tyle za, dzisiaj trzeba używać tak pozytywnych stwierdzeń. Uważam, że Polska jest tyle za Afrykańczykami. W wielu przestrzeniach, tak? Okej, okay? To tak politycznie to już powiedziałem, poprawnie, nie? No i teraz zwróć uwagę, dlaczego dałem, bo tam szczyt jest po lewej stronie, widzisz, po którym Tak, poleciało tak, w dół. tak, tak, tak. I ta konstrukcja tej struktury też jest bardzo ważna, bo to tak gwiazda spadająca troszkę mi to wygląda, tak? Biała i wiesz, no, nie jest to takie małe Joji, które jest charakterystyczne dla spadającej gwiazdy, okej? Okay? Ale mamy czarno, no i popatrzmy, co się podzieje, tak? Mieliśmy strukturę pięciofalową, w górę mamy korektę ABC, po której rozpoczął się pewien ciąg w górę, tak? No i teraz zobaczymy, czy to jest pułapka na byki, czy pułapka na niedźwiedzie, bo to się nam wyjaśni. To, co widzimy, to widzimy spadające obroty na tym wzroście, który w tej chwili trwa, co mi się po prostu nie podoba. Wakacje. Szczególnie w kontekście nadchodzących wyborów, szczególnie w kontekście tego, że no będzie, słuchajcie, no nie wątpcie w to, będzie atak na partię rządzącą i to bardzo agresywny. Ja tam neutralną pozycję zajmuję, ale to, co nas czeka po wakacjach, będzie ciekawie. No i teraz pojawia się pytanie, jak to się odbije na indeksach, na kondycji polskich spółek, na tym wszystkim, co, że tak powiem, robimy. Tak? To jest bardzo ważne. Nie? I włączam WIG do naszych cotygodniowych spotkań, żebyśmy obserwowali, co z tym WIG-iem. Tak? Nie będę mówił o WIG-u 20, bo jest zbyt jednostronny. Ten WIG 20, WIG jako taki daje nam przegląd na szerokie spektrum, aczkolwiek udział, że tak powiem, że kapitalizacji WIG-u 20 WIG-u wpływa na jego przebieg, ale może już nie tak widocznie jak na WIG 20. A więc mamy taką dość przełomową sytuację, no i zobaczmy, co się podzieje. Nie? Wybije, nie wybije. Natomiast na giełdach amerykańskich oraz na niemieckim DAX-ie na początku tego tygodnia pojawiły się jakieś ruchy spadkowe. Co ciekawe, na S&P 500 jesteśmy pod tym takim ważnym oporem na 4325 punktów, które zaznaczyłeś. Tak. No i co, dopiero po wybiciu, co jakieś dalsze wzrosty, jesteśmy pod oporem, nie? Tak, no bo to jest ta, wiesz, rozszerzający się klin, czyli pułapka na żółwia, jak to niektórzy mówią, tak. Pułapka na zupę żółwia. Nie, czekaj, pułapka na żółwia robiąca zupę z żółwia. Tak? Okej. Okay. Dobra, i teraz mamy ten punkt, on jest bardzo po prostu krytyczny w tym wszystkim. Pamiętacie, jak wam mówiłem? Wybicie jedynka, cofnięcie dwójka i potem jest trójka, tak? Czyli element tego rośnięcia jest w modelu 1, 2, 3. Tylko on idzie po prostu tak jak flegma, bo ciągnie się, prawda? Widać, ten ciężarnik się obsuwa. Jest podciągany w górę. Zwróćcie uwagę, ile młotków mamy w tym ciągu. Tak, trzy, tak, nie? Tak. Tak, czyli jest takie ciągnięcie na siłę. Zwróćcie uwagę także, że zbliżają się wybory amerykańskie, które będą miały znaczenie i też trzeba to obserwować. No, na ten moment widzimy, co się dzieje. Można zarabiać na niektórych spółkach. No, tak jak ostatnio pięknie można było zarobić na NVIDII. Zresztą było tam świetne wejście, to wam pokażę za tydzień, bo pokazywałem to, NVIDII pokazywałem i omawiałem od kwietnia w naszej grupce 12. W kwietniu nie było gdzie wejść, potem się pokazało miejsce na wejście, no i można było zarobić trochę, tak. No i może jeszcze, bo na razie będzie, tylko że teraz NVIDIA wchodzi w taką fazę nadmiarowości, jakby to powiedzieć, tak, czyli przeszacowania i trzeba uważać, bo ten trend nadmiarowości jest trochę przesadzony w przypadku NVIDIA, ale na razie zarabiać można. Okej, okay? Więc mamy do czynienia z taką sytuacją i też zwróćcie uwagę na jedną rzecz, 54,7. To też nie jest taki klasyczny Fibonacci, prawda, 31,8, 61,8, ale on też pokazuje miejsce, dlaczego, bo 54,7 mamy szczyt i mamy lukę. Widzicie tam start tak, luki, tak. Nie? I co się stało? Luka została zamknięta.
No i rynek na nią reaguje. Tak, rynek na to reaguje, więc to jest ważne miejsce, na które trzeba zwracać uwagę. Popatrzmy na kolejny indeks. No bo gadaliśmy dzisiaj o Chinach, no i popatrzcie, Hang Seng, indeks giełdy Hongkongu, korekta typu ABC, pytanie, czy już skończona, czy nie, no i zobaczymy, co się podzieje, tak? Ale zwróćcie uwagę, jak zdołował pod koniec 2022, nie? Tak, I oni teraz... tam mieli bardzo głęboki spadek, ale który został wyciągnięty na ładnym wolumenie, bo zwróćcie właśnie uwagę, że ten wolumen, on się zbudował na dołku i na fali wzrostowej. Więc no, dla mnie to jest fajne. Teraz mam taką ładną korektę, jakby jeszcze tak trochę pociągnęli w dół, to taka ładna ABCD by się zrobiła, nie Jacku? No tak, ja osobiście lubię C, które jest krótsze od A, no i teraz patrzymy na to, co tu się dzieje. I też trzeba będzie pomierzyć i Hang Senga włączamy do naszych dyskusji na temat indeksów, no bo też jest bardzo ważne, że na tej korekcie obroty spadają, tak? To tym bardziej pokazuje, że to jest korekta, a nie ciąg spadkowy, bo obroty za mocno spadają, tak? Więc nie widać tutaj budującej się fali trzeciej spadkowej, prawda? Tylko raczej bardziej taki ruch korekcyjny i będziemy to obserwować pod tym kątem, no bo pojawiały się, co bardzo ważne, pozwólcie, alarmistyczne stwierdzenia, że Hang Seng to już w ogóle bankructwo. No to A ja właśnie. sobie tak patrzę na te wykresy, mówię, jak? Z której strony, Wybicie nie? w kształcie V-ki, korekta wybicia, klasyka. Może jest, może nie jest, ale ja tak mówię, rynek pokaże, nie? Relacja między podażą i popytem. No i ostatni taki przygotowany dla Państwa dzisiaj indeks, no to jest Shanghai Composite, czyli indeks giełdy chińskiej. No i co tu widać? No źle widać. Bo tu akurat źle widać. Widzimy, że rynek od roku w tym spadku, prawda, kiedy wybito, że tak powiem, ludzi, czyli prywatnych traderów, prywatnych inwestorów, ponieśli dostali stromotne baty, grali głównie na kredycie lewarowanym, ale rząd chiński dał radę, poradził sobie z tym i nie skończył jak Japonia w 89-90, tak? To zwróćcie uwagę, że od 2016 mamy ruch boczny. Tak. Co ty na to, Marcin? No, ja tam nic ciekawego nie dostrzegam. W sensie uważam, że po prostu konsola jest już tak długa i tak męcząca, że przypomina mi WIG niestety 20. Więc tutaj, będąc przy górnym ograniczeniu, raczej należy patrzeć w kierunku południowym, a nie północnym. Prawda? Dopiero po nie ma wybiciu w siły w górę. Tym rynku, nie? Tak, nie tak. ma siły. Nie ma. No i teraz patrząc na to, czy jest siła, która może ten rynek pociągnąć? Czy eksport może pociągnąć? No dobra, ale jest decoupling. Tak? Czy może pociągnąć popyt wewnętrzny? No jest napięty do granic możliwości. Jedynym czynnikiem, który może być w tej chwili, to jest to, co Jack Diamond zrobił ostatnio, czyli skrzyknął biznesmenów chińskich i amerykańskich, zrobił spotkanie pod tytułem Politycy sobie, a my w biznesie sobie. No i zobaczymy, bo też Joe Biden tam mówił o tym, że możemy spodziewać się jakiegoś odmrożenia w relacjach handlowych pomiędzy Stanami a Chinami. To takie dość ciekawe, bo mamy po drugiej stronie lidera ciekawego, czyli Donalda Trumpa. Mówi się o tym, że DeSantis raczej nie ma szans do niego. Tam ktoś trzeci wszedł w tej chwili do gry jako kandydat na prezydenta, ale wyobraźmy sobie, że sytuację pospekulujmy, Trump wygrywa i co wtedy? Zamyka wojnę na froncie wschodnim, rozpoczyna agresywną wojnę handlową z Chinami. Popatrzcie na to od tej strony, nie? No. To w horyzoncie roku, półtora, no to spekulatywnie trzeba patrzeć na scenariusze, które się dzieją, nie? Ja tutaj siły w rynku chińskim nie widzę. Widzę starzejące się społeczeństwo, problemy w eksporcie, problemy wewnętrzne i szukam takiego czynnika, na który mogliby pójść. Widzę tutaj raczej gospodarkę dojrzałą, rozwiniętą, z niskim PKB, która no, weszła w pewną określoną fazę i trzeba obserwować, co się dzieje, patrzeć na wskaźniki makroekonomiczne, PMI, wzrost gospodarczy, stopę bezrobocia, o ile one są oczywiście prawdziwe i wiele krajów w tej chwili ma różne problemy w dostarczaniu tych danych, więc liczę na to, że rząd chiński jest wiarygodny i je dostarcza tak, jak trzeba. No i teraz na podsumowanie tego, no pogadajmy chwilę o Bitcoinie, bo to jest bardzo ważne. Na tym Bitcoinie, co się dzieje, tak? Mamy sytuację, w której Bitcoin od dłuższego czasu idzie ruchem bocznym, tak? I ukazał się niedawno artykuł w Financial Times, dokładnie w środę, tak? Że co z tym Bitcoinem, tak? Że inwestorzy w Bitcoina podkładają pewną taką nadzieję w to, że ten Bitcoin rozwiąże wszystkie problemy świata. Oczywiście nie rozwiąże.
bo to nie Bitcoin będzie grał rolę w tym wszystkim. Zaraz wam pokażę, dlaczego i co tu się dzieje, prawda? W każdym razie mamy do czynienia z sytuacją pewną stagnacyjną, w której ledwo ten Bitcoin pokrywa koszty wydobycia. I Marcinie, czy wiesz, to jest największym kopaczem na świecie Bitcoinów? Kiedyś były Chiny chyba, ale teraz nie wiem. Butan. O, proszę. Butan inwestuje w energetykę wodną i chce mieć tanią energię i chce odgrywać rolę jako kopacz. Jest to takie księstwo, królestwo, przepraszam, w którym żyje 800 tysięcy ludzi. Bardzo ciekawe królestwo, które jest na pierwszym miejscu w zakresie szczęśliwego społeczeństwa. No i król Butanu w tej chwili próbuje rozwijać technologię, robić różne rzeczy, tak żeby, że tak powiem, pogodzić ten well-being społeczeństwa buddyjskiego w Butanie z elementem tego, żeby też nie zostać w tym wyścigu technologicznym z tyłu. Pracuje nad technikami dronowymi, które mają latać w rozrzedzonym powietrzu. Tam jest bardzo dużo, na dużej wysokości, powyżej 4000 metrów. Dostarcza mu to rozwiązanie jakaś firma japońska. Pytanie, czemu nie firma polska? Dobre pytanie, tak? Ale my nie dostrzegamy przez takich szans, bo i po co, nie? Nie podróżujemy, jesteśmy skoncentrowani na chipsach i piwie, niestety zbyt często. To taki jest trochę smutny obraz i moje zażalenie w książce Skargi zażaleń na polskie społeczeństwo. Za bardzo dajecie się wodzić za nos, zamiast patrzeć szeroko. Szczególnie młodzi ludzie, nie? Brać walichy i jechać, patrzeć, jak świat wygląda. Czyli mamy do czynienia z taką sytuacją i to jest bardzo ważne, bo mamy też do czynienia z tym, że następują kolejne upadki platform kryptowalutowych. Od Seszeli przez Chorwację aż po Estonię. Tam Butan ma trochę problemów, bo miał swoje aktywa, które wykopał w FTX-ie. No i teraz Butan próbuje kopać i odkopać swoje aktywa, które zgromadził w upadłej giełdzie FTX. Zobaczymy, jakie skutki będą. No i to jest bardzo ważne, to co chciałem wam właśnie w tym momencie zasygnalizować, czyli że Wall Street chce mieć wiarygodne platformy. To jest bardzo ciekawe i tutaj mamy Standard Chartered, Nomura, Charles Schwab, czyli tradycyjne instytucje finansowe, które tworzą lub wspierają nowe, odrębne firmy kryptowalutowe, giełdowe, powiernicze, które mogą obsługiwać różnego rodzaju tokeny cyfrowe, takie jak Ethereum, czy Bitcoin, czy parę innych, tak? Są to firmy o gruntowanej pozycji, które swoją pozycją chcą gwarantować wiarygodność transakcji. To jest bardzo ciekawe, tylko że wtedy, drodzy, mamy problem, bo to, co było motorem napędowym, czyli myślenie, że jesteśmy niedostrzegani, że nikt nie wie, czym handlujemy, że nie wiemy, o co chodzi. Jak pragnę zwrócić uwagę, jak nasz ostatni był taki przetarg przez rząd polski zrobiony pod kątem tego, żeby na licencję pozwalającą śledzić transakcje. To tak uprzedzam wszystkich, prawda, że nasz rząd polski kupuje rozwiązanie, które będzie śledziło transakcje. Więc moi kochani, proponuję zapłacić podatki. To ma do zapłacenia. Żeby nie dostać zaproszenia do zapłacenia tych podatków. Okej? Okay? No tak na marginesie. A więc mamy do czynienia z tym, że na ten rynek wchodzą po prostu dojrzali gracze i mamy element taki, że nastąpi zinstytucjonalizowanie transakcji tymi tokenami. Ethereum już nie jest tym, co zapewnia nam anonimowość w sieci. Bitcoin za chwilę nie będzie. I pojawi się po prostu aktywo cyfrowe, jak każde inne, manipulowane emocjami, bo nie ma osadzenia żadnej wartości, to podkreślam, nie ma żadnej wartości w tym, żadnej wartości także technologicznej, bo te technologie już są obszczymurkowe i trochę tak cofnięte do tyłu w stosunku do tego, co dzisiaj jest możliwe do robienia. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wygląda na to, że pod wpływem tego, że mają dużo klientów, patrzą, że można coś zarobić. No i popatrzmy na wykres Bitcoina w stosunku do dolara, no i widać, jak tam wzrósł tym rytmem, że tak powiem, od dołka, prawda, w okolicach tam 16 tysięcy, przebił 3 tysiące, no ale nie przebił tego wsparcia, które jest na szczycie, jak widzicie po lewej stronie. Mamy korektę typu ABC, to jest bardzo ważne, mamy korektę typu ABC i będziemy obserwowali na wykresach dziennych tą korektę ABC, czy on pójdzie w górę, bo jeśli pójdzie i wybije tą korektę ABC, moi drodzy, no to będzie szedł na północ, tak, na falach jakichś zaburzeń, które się na tych rynkach w tej chwili różnego rodzaju finansowych dzieją i ci goście, którzy mają te ogromne pokłady,
Bitcoin, no to po prostu będą chcieli je w końcu być może sprzedać, tak, i wyciągnąć tych skarbców w Szwajcarii, gdzie są ukryte pancernymi drzwiami, wrzucić w rynek i skasować to, co ma realną wartość, czyli dolara. Okej, okay. To tyle. No kup sobie Teslę za Bitcoina, nie? No nie kupisz, musisz wymienić na dolara. A w momencie, kiedy wymieniasz na dolara, to od razu widać, że zrobiłeś transakcję, tak? I ktoś się zapyta, to ile zarobiłeś? Ten element budowania społeczeństwa, wolnego społeczeństwa, wolnej walucie, to mit, na którym trochę ludzie zarobiło kasę i to wszystko, nie? Wiesz co, no, mit mitem, pewnie tutaj osoby, które bardziej są zaangażowane w tym rynku, znajdą sposób na to, żeby sobie operować w sposób, nazwijmy to, niepubliczny, ale trzeba zostać w tym świecie kryptowalutowym, czyli nie można Tak. wychodzić na niego, że z niego jakby do świata, nazwijmy to, rzeczywistego, czyli tego tradycyjnego, bo wtedy faktycznie to jest widoczne. I pytanie, czy nie będą takie dualizmy, tylko że niestety problemem jest to, co ja w sumie zawsze powtarzałem i na razie nie zostało zdementowane, że nikomu nie będzie zależało na tym, żeby utrzymać taki dualizm, jeżeli chodzi o rządzących, no bo tracą jakby kontrolę nad pieniądzem, nad naszymi podatkami, nad wszystkim innym. No i to Tak. widać, że stwierdzili, że zamiast zwalczać, to po prostu zasymilują się, czyli wciągną kryptowaluty w normalny świat, będzie to tak samo aktywo jak każde inne i na tę chwilę tak po prostu to wygląda i to jakby było jedna z dwóch dróg, którą akceptowałem, no i wychodzi na to, że poszli tą rozsądniejszą, bo po co zwalczać, skoro ludzie sami będą się spowiadać ze wszystkiego po prostu. Też jakby zwalczali, to by sobie narobili czarnego Dokładnie. PR-u, a teraz pokażę, macie co chcecie, no i to wcześniej czy później po prostu zniknie. Jeszcze bezpieczniejsze, tam Tak, jakby tak. robione przez zaufane podmioty i tak dalej, i Tak, tak dalej. tak. Ale to nie będzie miało w sobie tego ładunku No nie libertariańskiego. będzie miało, nie będzie miało. Prawda? I tyle, więc Ale tutaj potwierdza akurat się nasze zdanie z przeszłości, tak? tak, potwierdza się. I tutaj akurat a propos tej wolności, to wedle jakichś artykułów czy materiałów, które ja miałem okazję oglądać o Afryce, to tam ta wolność gospodarcza na razie jest. W sensie oczywiście ja nie mówię o jakby kryptowalutach, tylko mówię o normalnie gospodarce, że prowadzi się Tak. łatwo biznes. Oczywiście może trochę O. bardziej, znaczy łatwo z punktu widzenia administracyjnego, może niekoniecznie tak łatwo i czysto, jeżeli chodzi o konkurencję, bo pewnie jest trochę też bardziej agresywna. No ale to jest charakterystyka dla właśnie wczesnego kapitalizmu. Tak, i tutaj, jeżeli ktoś jest zainteresowany, bo tak naprawdę nie do końca wiemy, kto jest naszymi słuchaczami, tak, to 17 października będzie Afryka Summit. Polecam, nie jest drogie i warto pojechać i posłuchać, tak? Ja sobie się tam pojadę i posłucham. A więc pokazuję wam też takie rzeczy. A jednocześnie, jeżeli ktoś, bo ja nie wiem, kto jest po drugiej stronie, ale szanowni państwo, jeżeli chcielibyście, żebyśmy zorganizowali misję gospodarczą do Afryki, właśnie pod kątem takiej wyprawy, tak, i pojechali do kilku miejsc, do których wiem, do których pojechać, wiem, z kim gadać, to ja zapraszam, taką misję zorganizuję, bo uważam, że to jest pewnego rodzaju szansa i mając też kontakty tutaj w Polsce, jesteśmy w stanie zorganizować taką misję gospodarczą do Afryki. Może pojechać tak od kilkunastu, powiedzmy do 30 ludzi i zorganizujemy spotkania, spotkacie się, pogadacie, zobaczycie, jak robić biznesy, zobaczycie strefy ekonomiczne, zobaczycie, jak można robić biznes. Nie jest taki, no, najdroższy, posłuchajcie, do Afryki jest bilet lotniczy, tak? Do Rwandy bardzo drogi jest bilet lotniczy. Na miejscu hotele są w cenie, bardzo dobre hotele są w cenie naszych trzygwiazdkowych hoteli, więc koszt utrzymania lokalnie nie jest duży, a naprawdę posłuchajcie, jeżeli zgłosicie się i być może, nie wiem, jak to można byłoby zrobić, może jakiegoś landing page'a by uruchomić. Tylko kurde, ja się po prostu na tym nie znam. No, w tym wszystkim się nie znam, więc jakby ktoś chciał na przykład popracować ze mną nad tym, żeby zrobić takiego landing page'a, puścić wam linka, zobaczyć, czy ktoś jest zainteresowany, bo ja jestem zwolennikiem ruchów oddolnych, moi drodzy, tak? I nie czekajmy na to, jak nam ktoś dostarczy, tylko zróbmy po prostu misję gospodarczą, jedźmy do Afryki i pokażę wam w tym momencie ja, czy też inne osoby, które pojadą, prawda, pokażemy wam, jak robić biznes w Afryce, okej? Okay? Po prostu taka propozycja. Wyjdźmy dalej, tak? Róbmy też może nowe sedno rynku, pokazujące, jak robić biznes na świecie, tak? Pojedźmy na misję gospodarczą do Indii, też zorganizuję, pojedźmy do Ameryki Południowej, zobaczmy, jak robić biznes, okej? Okay? Co wy na to? Ciekawa propozycja, Marcin, nie? Fajne na pewno. Dajcie znać w No. komentarzach lub odzywajcie się do Jacka. Dajcie znać w komentarzach, czy warto to zrobić, bo jak tak, to pójdę w kierunku landing page'a, może nawet się sam nauczę tego.
I wtedy będziecie mogli się zgłaszać do takiej misji po prostu do Afryki, czy do Indii, czy do innych krajów, prawda? Możemy pojechać na misję do krajów Zatoki Perskiej. Słuchajcie, zobaczycie świat, którego nawet nie macie wyobrażenia, że istnieje, z całym szacunkiem dla nas, tak? A więc jest parę takich miejsc. Możemy zrobić też misję do Chin, bo to też jest bardzo fajne, żeby tam pojechać, zobaczyć, jak w tym nowej rzeczywistości można robić biznes z Chinami. Więc wydaje mi się, że moglibyśmy wspaniale zagospodarować 12-18 miesięcy tej wielkiej niepewności, która krąży nad światem. Z punktu widzenia czy polskich wyborów, czy tego, co się dzieje za wschodnią granicą, a czy wyborów amerykańskich, przygotować się do robienia biznesu, pogadać z lokalnymi giełdami, zobaczyć, jak można handlować tam na tych akcjach. No słuchajcie, no szukać miejsca, gdzie możemy robić kasę, bogacić się. Zapraszam. I tym miłym akcentem, zaproszeniem kończymy nasze dzisiejsze w Sedno Rynku. Pamiętajcie, że to był wstęp do Afryki, będą kolejne odcinki na temat Afryki, niekoniecznie w i ciągu... Indii, tak. Też Tak, będą. Tak. Niekoniecznie w ciągu, że jeden po drugim, natomiast pamiętajcie o tym. Będziemy też linkowali między odcinkami, żebyście mieli ciągłość. No a teraz wszystkiego dobrego, udanego weekendu. Słyszymy się znowu na kolejnym odcinku. Cześć. Dzięki, Jacku. Dobrego weekendu i bardzo ciekaw jestem, czy jesteście zainteresowani takim wyjazdem, bo to taki spontan wszedł, że tak powiem, w czasie tego, w czasie naszego spotkania. Tak? I chciałem, co wy na to, tak? To bardzo ciekawe. Tak? A fakt, że oglądacie... Także też wam się... pięknie dziękuję. Bo jakby nie nasze spotkanie, rozmowy, to ten spontan by mi się nie ukształtował gdzieś tam schodzących pomysłów po głowie. Dobrego weekendu, piękna pogoda, grille, wyprawy, wyjazdy. Cieszmy się z długiego dnia. O 21 jest jeszcze jasno. Tak. Wtedy, kiedy w Afryce już jest wszyscy od śpią. 3 godzin ciemno. Wszyscy śpią. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Cześć.